Przerażające doniesienia z klubów. Atakują strzykawkami Wielka Brytania, ataki w klubach. Kobiety odurzane za strzykami. Obudziłam się następnego dnia, niczego nie pamiętałam. Nie miałam kaca, ale czułam ostry ból w nodze. Ktoś wstrzyknął jej narkotyk w plecy. To tylko niektóre z relacji kobiet zaatakowanych w nocnych klubach w Wielkiej Brytanii. Nieznani sprawcy korzystają ze strzykawek wypełnionych środkami odurzającymi i narkotykami. Zanieczyszczone igły mogą doprowadzić do zakażenia groźnymi chorobami. O niepokojącym procederze informuje w środę The Independent. Do tej pory ataki odnotowano m.in. w klubach w Nottingham, a także w Szkocji, w Edynburgu i Dundee. Dziennik przytacza relacje ofiar, które pojawiają się w mediach społecznościowych. Ataki w Wielkiej Brytanii. Igła przebiła jeansy 10 października, z niedzieli na poniedziałek. Wyszłam do klubu. Przed tym imprezą nie odnotowałam nic nadzwyczajnego. Pamiętam przejście przez wykrywacz metalu i podejście do baru. Od tego momentu nie pamiętam nic, to relacja 19-letniej studentki Zary Owen z Nottingham. Następnego dnia kobieta obudziła się w swoim łóżku. Skarżyła się na mocny ból nogi, wkrótce potem znalazła ślad po zastrzyku. Byłam w jansach. Igła przebiła gruby materiał i wbiła się prosto w moją nogę, przekazała studentka. Odurzają kobiety. Jak obronisz się przed igłą? Do kolejnego udokumentowanego ataku w Nottingham doszło dzień później. Tym razem nieznany sprawca odurzył dziewiętnaście letnią siostrę Ellie Simpson. Igłę wbił w plecy. Po tym, jak kobieta straciła przytomność, została zabrana do szpitala przez przyjaciół. To naprawdę przerażające, bo nie wiesz, jak się przed tym obronić. Możesz położyć rękę na szklance, tak by nikt nie wsypał ci czegoś do drinka. Ale jak obronisz się przed wbiciem igły? Pytała Simpson w rozmowie z BBC News. Sprawą odurzania kobiet w Nottingham zajmuje się lokalna policja. W ostatnią sobotę zatrzymano 20-letniego mężczyznę w związku z podejrzeniem posiadania niebezpiecznych substancji z zamiarem pokrzywdzenia lub zranienia drugiej osoby. Został on zwolniony z aresztu za kaucją. Groźne choroby media zwracają uwagę, że brak odpowiedniego odkażania igieł może doprowadzić do przenoszenia groźnych chorób, a także wirusowego zapalenia wątroby typu B oraz C. The INDEPENDENT Wskazuje, że w związku z nasilającymi się atakami powstała petycja, by przed wejściem do klubów nocnych wprowadzić obowiązkowe przeszukania. Do tej pory inicjatywę poparło 61 tysięcy osób.